A ty ogarniasz już dyrektywę azotanową? Zacząłem od pytania retorycznego, ponieważ dyrektywa azotanowa obowiązuje w całym kraju już od 2018 roku, więc zakładam, że temat ogarniacie. A że zrobiłem to w takim lekkim, upiornym stylu, no bo wydaje mi się, że jednak to, co dzieje się w polskim rolnictwie z papierami, z biurokracją, przypomina taki horror i to raczej z tych takich tanich i nieprzemyślanych. Siema, ziomuś, podwieźcie gdzieś? Te segregatory na stole i dziesiątki jeszcze na szafce, papiery do przesegregowania nie są tu po to, żeby pokazać, jak jestem z nich dumny, ale po to, żeby pokazać, jaka to jest skala, jeżeli chodzi o pracę rolnika w biurze z papierami poza taką gospodarczą w polu. Ja oczywiście jestem zadowolony, że mam dwóch pomocników do tego. Moją szanowną małżonkę Anię oczywiście. No i takiego pomocnika technologicznego 365 Farmnet. I właśnie w dzisiejszym odcinku chciałbym jakby nawiązać też do dyrektywy azotanowej i do takiej sekcji, która w programie się znajduje, takim module do sporządzania planu nawozowego. Jeszcze nie tak dawno taki kalendarzyk, skoroszyt w gospodarstwie, można powiedzieć, że był niezbędny. Zapisywałem tu większość swoich prac, załóżmy 15 lutego wjeżdżam sobie z azotem, bardzo optymistycznie, ale raczej jest to nierealne. Zapisywałem też wiele zabiegów na kartkach, ale w praktyce wyglądało to tak, że załóżmy kończyłem pracę wieczorem, byłem mega zmęczony, myślę sobie, wstanę rano, wszystko uzupełnię. Jednak tak się nie działo, zostawały tematy niezapisane. No i później wracałem gdzieś na jakieś pole na przykład i zastanawiałem się, co tu było posiane, jaki nawóz, w jakich dawkach. Teraz to też się zmieniło, ponieważ praktycznie każdą pracę mam zapisaną tutaj w komputerze. To znaczy też jest przesyłana automatycznie. Można powiedzieć, że nie zajmuję się tutaj wpisywaniem zabiegów, natomiast każda praca automatycznie, którą wykonuję w ciągniku na polu, jest przesyłana do komputera. No i można powiedzieć, że problem znikł. Czyli mam tablecik, takie skrzyneczki żółte na każdej maszynie i dane zapisywane są automatycznie. Ale wracając do dyrektywy azotanowej, w programie pojawiła się właśnie funkcja sporządzania planu nawozowego. Na razie to jest w takiej bardzo podstawowej wersji, czyli przerzuca dane z programu o naszych polach do Excela stworzonego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brywinowie i pozwala nam na ten moment w taki sposób obliczyć potrzeby nawozowe, sporządzić cały plan nawozowy do naszego gospodarstwa, również przy nawozach naturalnych. I tutaj muszę też powiedzieć, że te funkcje będą cały czas rozwijane. Myślę, że już niedługo pojawi się taka wersja dostosowana bezpośrednio w programie i tam będziemy mogli cały taki plan przygotować. Z Unią Europejską jest jak w przysłowiu o teściowej, czyli z nią źle, a bez niej jeszcze gorzej. Oczywiście z tego miejsca pozdrawiam moją teściową, która do tego przysłowia w ogóle się nie może zaliczyć, bo jest miód malina. Natomiast jeżeli chodzi o papiery w gospodarstwie, o to, co musimy robić, o biurokrację, z tego się zrobiła naprawdę poważna choroba. Jest tego tyle, że można powiedzieć, rolnikom przeszkadza to w normalnej pracy. Zamiast zajmować się rzeczami, które są ważne, muszą siedzieć w biurze, wypełniać papierki, sporządzać dokumentację i zaraz się okaże, że połowa czasu, które spędzamy w gospodarstwie, będzie spędzana w biurze. No i jest wspomniana przeze mnie wcześniej dyrektywa, która oczywiście ma słuszny cel, bo powinna przeciwdziałać zanieczyszczaniu wód nawozami, azotami. Natomiast jeżeli chodzi o samo stosowanie nawozów i ich ilości, no to możemy robić wiele innych rzeczy, jak na przykład rolnictwo zrównoważone, jak na przykład mapy aplikacji, które nam w tym pomogą, bo przy dyrektywie nie ma górnych dawek zastosowania nawozu. Jeżeli chcemy zastosować go więcej, to wystarczy, że założymy sobie po prostu wyższy plon. Ja już robiłem taki materiał w zeszłym roku o dyrektywie, możecie go zobaczyć tutaj. Wejść w link podam też w opisie. Natomiast teraz takie krótkie streszczenie tego, co dyrektywa, o czym dyrektywa mówi. Obowiązuje od lipca 2018 roku na terenie całego kraju.
Obowiązki do spełnienia? Przy małych gospodarstwach jest to przestrzeganie terminów nawożenia i składowania nawozów naturalnych. Przy średnich gospodarstwach przestrzeganie terminów nawożenia i składowania nawozów naturalnych. Ewidencja nawożenia azotem. Przestrzeganie stosowania maksymalnych dawek azotów. Przy dużych gospodarstwach jest to przestrzeganie terminów nawożenia. Ewidencja nawożenia azotem. Plan nawożenia azotem sporządzony samodzielnie. Przy bardzo dużych gospodarstwach przestrzeganie terminów nawożenia, ewidencja nawożenia azotem, plan nawożenia azotem zatwierdzony przez stację chemiczno-rolniczą i kopia planu przesłana do wójta lub burmistrza oraz do WIOŚ. Ważne, aby w ewidencji zabiegów nawożenia azotem były zawarte odpowiednie dane. Data zastosowania nawozu, gatunek uprawy, powierzchnia uprawy w hektarach, powierzchnia, na której zastosowano nawóz, rodzaj nawozu zawarty, w nim azot i dawka zastosowanego azotu. No i załóżmy, że mamy wypełnioną dyrektywę azotonową, spełniony, wypisany plan nawożenia. Natomiast największe gospodarstwa, tak jak wspomniałem wcześniej, muszą jeszcze dostać kilka opinii, żeby móc w ogóle coś w polu wykonać. Takie dokumenty musimy przetrzymywać przez 3 lata. No i teraz najważniejsze, co dla nas rolników, kiedy możemy wjechać w pole. Były jakieś plany, są pisma, prośby o to, żeby to było skrócone, żeby nie było na terenie całego kraju identycznie. Natomiast bardzo dużo na to wskazuje, że niestety i w tym roku nie uda nam się wjechać z azotami w pole przed 1 marca, mimo że pogoda jest jaka jest, praktycznie nie ma zimy, rośliny cały czas wegetują, wyczerpują azot, a zaraz się okaże, że będzie po 15 stopni, już taka prognoza jest, a my dalej będziemy sobie siedzieć w domu przy naszych papierach. Oczywiście pamiętajcie, że wszystko to w imieniu ochrony środowiska. Natomiast ja mam taką propozycję, na czym najbardziej powinniśmy się w obecnych czasach skupić. Nie na papierach, nie na zakazach, nakazach, ale na wprowadzaniu nowych technologii w naszych gospodarstwach. Między innymi nawożenie precyzyjne, nawożenie, które jest poprzedzone wykonywaniem analizy, sporządzeniem mapki i następnie nasze coraz bardziej nowoczesne sprzęty mogą precyzyjnie nawozić w tym miejscu, gdzie nawóz jest potrzebny, tam gdzie nie jest potrzebny, nie nawozić. Tym samym będziemy naprawdę oszczędzać w gospodarstwach, oszczędzać nasze pieniądze. Będziemy mniej nawozów stosować. Każdemu myślę, że na tym zależy, no może nie producentom nawozów, ale jeżeli chodzi o ochronę środowiska, to muszą być tu jakieś oczywiście kompromisy i to powinien być kierunek, a nie kierunki polegające na tych wszystkich zakazach i nakazach. Z poziomu takiego modułu w programie możemy też bezpośrednio sobie określić takie najprostsze rzeczy. Ja na przykład w tym sezonie przed zbiorem, przed wjechaniem kombajnem, siedziałem sobie w biurze i patrzyłem, które pola, na których polach ta wegetacja już jest taka najmniej intensywna, czyli widziałem po kolorze, takim intensywnym, już pomarańczowym, czerwonym, że na tym kawałku już zboże jest maksymalnie dojrzałe. No i tak to w praktyce wyglądało, że od tego kawałka jakby zaczynałem żniwa. Natomiast inne rzeczy, które można tam wykonać, poza obrazem takiej wegetacji na polach i fragmentach, które są gorsze, lepsze, możemy sobie pogrupować pola od najlepszego do najgorszego właśnie pod względem tego indeksu wegetacji, spojrzeć, gdzie są jeszcze jakieś problemy. Oczywiście wszystko zmierza w takim kierunku, żeby sporządzać plany nawożenia, eksportować je do takiej nawigacji w ciągniku. Plany nawożenia możemy zastosować przy azocie, możemy zastosować przy fosforze, przy potasie. Ja natomiast teraz też w tym sezonie patrzyłem na wapno. Mam taki nowy kawałek, dwa nowe kawałki, które połączyły się z moim jednym starym. I to na mapie widać ewidentnie, mimo nawożenia wapniem, że są jednak braki, pH nie jest uregulowane. I nawet na takiej podstawie mogę sobie wyeksportować mapę i załóżmy wysiać rozsiewaczem wapno, nawóz, tylko tam, gdzie jest to potrzebne. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dożyjemy jeszcze takich czasów, że rolnik będzie mógł na powrót zajmować się tą
technologiom w polu. A może to jest właśnie taki kierunek, żeby tego rolnika gdzieś zepchnąć do biura, a tam będą sobie autonomiczne ciągniczki jeździć po polu, a my będziemy z komputera, z tabletu wszystko nadzorować. No i oczywiście cały czas wypełniać papierki.